Peffron już od 6 lat promuje to przedsięwzięcie. Przede wszystkim dlatego, że osoby niepełnosprawne są takimi samymi osobami jak wszyscy inni obywatele naszego kraju. Wszyscy wiemy, że podpisaliśmy konwencję o prawach osób niepełnosprawnych. Ona właśnie mówi o wszystkich równych prawach osób niepełnosprawnych. Jest tych osób niepełnosprawnych w naszym społeczeństwie blisko 4, szacuje się do 5 milionów ludzi, także jest to 15% populacji. I dlaczego ona nie miałaby mieć swojego miejsca w takich wydarzeniach sportowych, kiedy ogląda cała Polska? W tą imprezę jest olbrzymi wkład właśnie Peffronu. Mogę powiedzieć, że to jest prawie 1/3 funduszów i poza tym zaangażowania. Bardzo wielu mistrzów niepełnosprawnych byśmy chcieli tutaj widzieć. Uważam, że właśnie tych sportowców powinno się pokazywać, że tych sportowców powinno się honorować, powinno im się dziękować za te medale na tych paraolimpiadach, prawda? I że oni właśnie zasługują w równej mierze jak nasi mistrzowie na ten właśnie hołd, na oklaski, na aplauz, który otrzymują, żeby byli zadowoleni właśnie z tej ciężkiej swojej pracy. Osoby niepełnosprawne również chcą uczestniczyć w tych wydarzeniach sportowych. Mało tego, oni osiągają czasami bardzo dobre rezultaty. Dzisiejsze nawet spotkanie osoby, które biegały na 100 metrów i panie i panowie osiągają naprawdę bardzo przyzwoite wyniki na poziomie europejskim czy światowym. Także wydaje się, że dla nich to przeżycie w takiej pięknej scenerii w Narodowym Stadionie Lekkoatletycznym, wydarzenie lekkoatletyczne o charakterze sportowym pozostanie na pewno w pamięci do końca swoich dni i będą to opowiadali swoim dzieciom, wnukom. Także myślę, że jest to tak ważne wydarzenie nie tylko w ich życiu, ale i wszystkich ich bliskich, rodziny, znajomych, przyjaciół, no, że warto to promować.